bo to jest też bardzo ciekawe. Nie wszystkie odmiany w równym stopniu tą jarowizację przechodziły. Są odmiany, gdzie ten problem był minimalny, jak załóżmy Varsonic, wczesna odmiana, 1-2%. Dzień dobry, jesteśmy dzisiaj z wizytą u pana Tomasza Jazdona w firmie Onyx. Z jakimi problemami borykaliście się na Wielkopolsce? Bo to nie był łatwy sezon. Witam państwa. Sezon był wyjątkowo trudny. Jesienią były warunki optymalne. Udało nam się, jak rzadko kiedy, zasiać w optymalnym terminie, czyli mniej więcej około 20 sierpnia. Schody były bardzo ładne, bo była wilgotna jesień. Ta cebula do zimy zachowywała się przyzwoicie. Była w fazie takich 5 do 6 liści na początku grudnia, przed tą pierwszą falą mrozów. Według nas były to warunki idealne. Tak jak nigdy, tak cebula ładnie wyglądała. Potem warunki pogodowe diametralnie się zmieniły, przynajmniej u nas w zachodniej Wielkopolsce. Nadmiar opadów deszczu, totalnie zalane pola i nawet pola, które wybrałem w roku ubiegłym pod cebulę zimową, też były w 30% zalane, może nie przez cały okres, bo tam, gdzie woda stała ponad miesiąc, cebula wyginęła, ale tam, gdzie woda stała przez tydzień, ziemia była zbita, pozbawiona powietrza. Te cebule wiosną wyglądały, wydawało mi się, że one ruszą po zasileniu nawozem, ale one cały czas się męczyły. Męczyły się z powodu braku powietrza w glebie i te miejsca plonu nie wydały. A generalnie rok był bardzo taki nieciekawy, jeżeli chodzi o przebieg pogody. Najpierw ostra fala mrozów w grudniu, potem do lutego mieliśmy nadmiar opadów. Nie wiem, w różnych rejonach Polski różnie padało, ale to były opady 2-3-krotnie większe niż normalnie. I u nas mamy... później bardzo ciepła końcówka marca. Potem też był taki właśnie. Ekstremalnie. Ekstremalnie ciepła i potem znowu silne przymusy. Ochłodzenie. I ochłodzenie takie kilkunastodniowe, kwietniowe. Można powiedzieć, że to... Mieliśmy w naszym rejonie w sumie 5 dni z temperaturami poniżej minus 3 stopnie. No. Dzień po dniu. Minimalna temperatura, tam nie pamiętam, chyba trzeciej nocy wynosiła 5,5-6 stopni przy gruncie. Na pewno te temperatury miały wpływ na późniejsze zachowanie cebul. Bo tam, gdzie cebule były najładniejsze, w największym stopniu był problem właśnie z jarowizacją tych miejsc czy tych odmian. Bo to jest też bardzo ciekawe. Nie wszystkie odmiany w równym stopniu tą jarowizację przechodziły. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Są odmiany, gdzie ten problem był minimalny, jak załóżmy Varsonic, wczesna odmiana, 1-2%. Podobnie się zachowywały pozostałe, ale jeszcze miałem odmiany konkurencyjne zasiane, gdzie miejscami było 80% pędów kwiatowych, ale ta sama odmiana na miejscu pola wyżej położonym, czy ewentualnie taka lżejsza ziemia, to było niespełna 10%. Więc... Czy to były reakcje takie też lokalne, na lokalne warunki? Ale nie wiem do końca, co było przyczyną, czym spowodowane i jakie czynniki decydują o tej jarowizacji. Na pewno odmiana, na pewno faza rozwojowa, na pewno warunki polowe, bo miejsca na polach niżej położone z ciężką ziemią są cieplejsze, lżejsza ziemia się szybciej i wychładza. Tam ta cebula inaczej reagowała. Czego unikać, czy w którą stronę, w jakim kierunku iść, żeby tych problemów było jak najmniej? Czy to się da w ogóle zrobić? Czy ryzyko jednak jest zawsze? Ryzyko jak zwykle jest po stronie rolnika na przestrzeni lat. Ja wiem jedno, że trzeba uprawiać tą cebulę. Nie ma co myśleć o większym areale, bo rynek na cebulę zimowe jest niewielki. W dużym stopniu zależy to od ilości starej cebuli na rynku, ale konsumenci są przyzwyczajeni do młodej cebuli. W tym roku nieco wcześniej była ta młoda cebula niż normalnie. Ale nie jest to duży rynek. A z drugiej strony ci, którzy się nauczyli uprawiać, to pewnie będą uprawiać. Trzeba przestrzegać stałych zasad, czyli i terminu siewu,
utrzymania plantacji w dobrej kondycji do okresu zimy. A w jakiej fazie pan widzi cebulę, która wchodzi w przezimowanie, jaka faza jest optymalna według pana? No bo... 4 do 6 liści. Tak jak mniejsze cebule, jest większe ryzyko wymarznięcia, jeżeli będzie mróz, wyspolenia i tamtych innych przyczyn, które mogą nastąpić. Te większe cebule na ogół przezimują, ale jeżeli te cebule są znowu w zbyt dobrej kondycji, to też istnieje większe ryzyko właśnie tej jarowizacji i ewentualnie tego, że one mogą gorzej się zachowywać w okresie późniejszym. W tym roku się potwierdziła zasada, że im było ładniej wiosną, tym gorzej wyszło to w efekcie. Czyli nie przesadzać, nie przekarmiać. Można... Ale nie ma takiej stałej reguły i nikt tego nie jest w stanie nam podpowiedzieć, co jest do końca przyczyną jarowizacji. Jakie czynniki decydują? Wiemy jedno, że te odmiany cebul nie były wyhodowane dla naszego klimatu i dla naszej strefy klimatycznej. Jak kiedyś tam zaczęto uprawiać cebule zimowe, to one były hodowane dla południowej Francji, gdzie nie mają większych zim niż minus 5 stopni i w takich warunkach prawie że cieplarnianych nie mają wiosną przewrosków i tam one wydają piękny plon. Nawet mają ładną łuskę, bo u nas jest taki problem, że przemysł nie jest specjalnie zainteresowany cebulą zimową, bo oni wszystkie chłodnie w tej chwili mrożą inne produkty. Są owoce miękkie i tak dalej, nie będą mrozili cebuli. Cebula obierana to jest taki rynek, jaki jest, natomiast my konkretnie produkujemy dla odbiorcy bezpośredniego na taki świeży rynek cebulę i poszukujemy odmian o ładnej łusce. I cała sztuka polega na tym, żeby wyhodować cebulę o zimą, o ładnej łusce. Mhm. Aby to się udało, cebula nie może być zbierana w pełni dojrzała. Ona jeszcze musi mieć trochę zielonego szczypioru i najlepiej, jeżeli jest dosuszana w magazynie się ciepłym powietrzem. Bo jak w takich warunkach leży na polu przez kilka dni, słońce deszcz, a cała łuska zejdzie. Dokładnie. W samym procesie zbierania, a gdzie tu mowa o obcinaniu i zatrzymaniu, tak, tej łuski. Panie Tomku, szacunkowo według Pana wiedzy w tym sezonie takiej cebuli zimowej bardzo dobrej jakości to jest dużo? Jest to jakościowo dobry towar. Sprzedaje też się niespecjalnie ciekawie. Czy jest problem w kalibrażu, w jakości łuski? O czym Pan powiedział? Cebule, które puszczą pętkwiatowy, są i tak odpadem. One są zdrewniane w środku i tu praktycznie trzeba wysortować, wyrzucić, nie wiem, są różne metody, niektórzy chodzą na polu i przed kopaniem wyrywają już takie cebule i wyrzucają, ale nie każdy ma na to czas. Nie przy 80% no to jest prawie, że nie można. Problemu.